strony Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, parę tygodni temu na moim kanale pojawił się odcinek, gdzie szukałem w trybie solowym najdziwniejszych map w grze Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku będziemy robili to samo, tylko będziemy szukali najlepszych map, które zostały stworzone przez fanów gry Brawl Stars. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawiajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich wiernych, kochanych widzów, którzy zrobili zakupy z kodem Farrell. Dziękuję kochani za wsparcie, mega doceniam. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kod PSC o wartości megaboxa. Pamiętajcie, że takie konkursy są co odcinek z gry Brawl Stars. Kolejny odcinek już jak wbijecie 10 tysięcy łapek, a teraz zaczynajmy. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i dzisiaj znowu będziemy szukali ciekawych mapek, tylko że tym razem będziemy szukali najlepszej mapy fanowskiej w grze Brawl Stars, która została dodana do kandydatów dnia. Na pierwszy ogień od razu biorę, moi drodzy, naszą zadymiarę. Jest to Bell i zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiejsza gierka Bell. Co o meczyk oczywiście zmieniamy postać, więc zaczynajmy. No jestem mega ciekawy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Okej, zaczynamy na początku od klasyku. Bardzo lubię te mapy, tylko że jak widzimy tutaj, na tej mapie, moi drodzy, nie ma power cubesów. Czy ja mam kruka? Mam kruka, więc dam sobie od razu tutaj trapa jednego. Jakby któryś chciał wariat do mnie wskoczyć. Trapa drugiego. Okej, kruczek leżysz? Czy ten Brock będzie miał odbijać? Dobra, Brock dostał bombę i to przepotężną. Okej. Dobra, Brock znowu dostał. I tutaj dam sobie jeszcze jedne sidła. Gdyby ktoś chciał tutaj do mnie wejść w jakiś sposób, nie? Kroję power cube'a. Nie, jejku, spaliłem gadżet. Nie o to mi chodziło. Znaczy spaliłem ulta, nie gadżet. Przepraszam. Dobra, dostajesz, gościu? Bibi. Leży, okej, kroję tego power cube'a. Ja w ogóle nie kumam tego Edgara. Ten Edgar tam coś próbuje w ogóle walczyć przez ścianę, nie wiem, o co chodzi. No będzie tutaj dym. Ja bym proponował na początku tam, może nie Amber, ale tego Edgara wyeliminować. A tego chłopa namierzyć od razu. Raz, dwa, trzy. Leżysz, pięknie, kroję te dwa power cube'y. Jak ja ich tu widzowie czyszczę totalnie. Raz, dwa, trzy. Ult. Uciekaj, Farrell! Dobra, wygrałem pierwszy meczyk, jedna z lepszych map, mogę jej dać siódemeczkę, udało mi się wygrać, więc bardzo fajnie, a teraz, moi drodzy, weźmy innego zamiarza, no i co? Podążamy w naszych poszukiwaniach, łapka do góry i lecimy. Lecimy z kolejnym meczykiem, tym razem zagramy sobie z Surge'em, ponieważ Surge ma teleport, a tutaj mamy mapę Pikachu! Czy wy to widzicie? To jest Pikachu! Jestem aktualnie na ogonie Pikachu, to jest jedna... Nie, to jest chyba zwycięzca od razu dzisiejszego odcinka, bo to jest mapa Pikachu. Szkoda, że nie mogę tej mapy oddalić i zobaczyć jej z dala, jak ona wygląda. Ale jest przeszefem. Widzicie, tu jest oko Pikachu, to jest ogon. Ja postaram się wam jakoś to pokazać, tak żebym jeszcze nie padł. Okej, tam jest Amber. Koniec dla power cubesów. Nie będę ryzykował, myślę. Poczekam sobie na spokojnie. Tam jest też ból. Ból w krzakach. Ból w sierści Pikachu. Źle to brzmi. Bardzo źle to brzmi, jak taka pchła gryząca. Inne pchły. Dobra, i patrzcie, tutaj co mamy? To jest... A, Riko, Riko, Riko! Dobra, trochę panicznie to zrobiłem, bo odpaliłem i gadżet, i ulta, i wszystko na raz. Zobaczmy twarz. Edgar! Nie, on będzie pierwszy! Kurczę, w tym samym czasie, co ja dał ulta. Ale co jak co, ta mapa była najlepsza. To był Pikachu, widzowie. To był Pikachu. Więc tu łapeczka od razu w górę. Jak się nazywa mapa? Oczywiście nazywa się Pikachu. A brawo, brawo. Za kreatywność oczywiście. No dobra, tutaj zapowiada się chyba dosyć ciekawie. Mamy dwie skrzyneczki od razu na dzień dobry. Czy ja tego Edgara jestem w stanie porobić? Nie, nie jestem w stanie Edgara porobić, bo on bije na blisko i by mnie od razu tu znokautował szybciutko. Lecimy dalej, sprawdzić co się dzieje. O, takiego kruka. No to jeszcze w stanie jesteśmy zrobić. No i oczywiście, że tak, porobiony. Leon, uciekaj! Przypał! Jak ja to przeżyłem? Matko kochana, dobra. 6 power cubesów, jest szansa na zwycięstwo na dziwnej mapie. Czy jest fajna? Taka sobie. Nie jest jakaś super rewelacyjna, na razie ją oceniam na 5, ale jak wygram, to zawsze ocenka tej mapy podskoczy, co nie? Ktoś tu stoi w krzakach. Albo tu. Nie ma nikogo?
No dobra, dobra, wygrałem. Jak wygrałem, to znaczy, że leci łapka w górę, ale mapa do super nie należała, więc na razie dalej prowadzi Pikachu. Okej, moi drodzy, tutaj widać, że już mapka jest chyba dopracowana, bo takie dosyć ciekawe struktury się znajdują. Są jakieś przemyślane, mi się wydaje, odbijacze. Z daleko jest Lu. I tego Lu, jakbym chciał, ten tutaj mógł jeszcze troszeczkę pognębić. I... A, no właśnie, jednak uciekł, jednak uciekł. Jakbym skoczył tu, to tu będzie chyba Max od razu. Więc wjeżdżam. Nie, to jest Max, tak! Trzy bomby przyklejone do czosnku i się wykłada. Ta mapka już mi się podoba, ale chyba Pikachu nie wiem, czy przebije. Jeżeli chodzi o kreatywność. Nie wiem, co ta mapa w ogóle ma przedstawiać. Poszedłbym teleportem, ale nie wiem, gdzie mnie tepnie. Teleportujemy się, cyk. Okej, okej, przypał, przypał, przypał. Ładuj się teleport, ładuj się teleport, ładuj się teleport. Szybko, szybko, muszę wrócić na tą mapę. Dobra, udało mi się uciec, czyli to jest droga bez powrotu. Świetnie. Dobra, czyli ja go teraz dusiłem tutaj. Dobra, teleportował się. On jest pewnie trupem. Wątpię, żeby powrócił, jeszcze to przeżył. Dobra, chodź, 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 Sandy! Nie, nie, kurczę! Ale mam przypał, ale mam przypał, ale mam przypał! Ach! No tutaj nic niestety nie udało się zrobić. Nie przylepiły się te lepy do Sandy. No ale taka mapka dosyć nawet ciekawa z teleportami. Nie jest zła. Dam mu łapkę w górę, aczkolwiek super wybitna nie była, tak? Nie była. Zmieńmy sobie teraz postać. Może na Edgara. Dlaczego by nie? Bo Squeaker naprawdę bardzo ciężko się gra mapki i mamy od razu mapę typu wal bombę, aby przeżyć. Okej. I które miejsce zająłem w takiej mapie pięknej? Piąte. Łapka w dół i powtórzmy to, bo naprawdę takie mapy nie powinny w ogóle być tworzone. Szkoda jest mojego i waszego czasu, jak gracie w te gry. O, właśnie. I tego typu map szukamy. Tego typu map szukamy. Od razu nas wybija. I to jest jakby jakiś... Mi to przypomina Magnemite'a z Pokémonów. O nie, ale dymy! Okej! I że Mortis wygrał, a piąte miejsce? Mapa ciekawa, dam łapkę w górę, ale nie przebiło to Pikachu. Zagrajmy jeszcze raz. No dobra, moi drodzy, lecimy z kolejną mapką i znowu mamy mapkę malutką. No ciekawe, czy uda mi się to wygrać. Uwaga. Dobra, wielkie starcie, wielkie starcie, wielkie starcie. I bomba w oko! Wygrywamy tą denną mapę. Nie chcę takich map u mnie na odcinku. Do widzenia mi z tym. Widzicie? Tak się wyjaśnia twórców takich map. No. Lecimy z jakąś kolejną. No błagam was, zaskoczcie mnie. Widzowie, jest i Spike! Jest i mapa Spike! Tak jest! O to chodzi! Czyli mamy dzisiaj Spike'a kontra Pikachu, więc dajcie znać szybciutko w komentarzu, która mapa według was jest lepsza. Spike czy właśnie Pikachu? Bo obydwie były zarąbiste. No i mamy też Spike'a. Elo, Spike'i. A nie mogę tam przeskoczyć, ale tu teraz zrobiłem lipę. Ależ ja teraz zrobiłem lipę, widzowie. Nie doskoczyłem, XD! Dobra, znowu gadżet, 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 gadżet. Ale ja tym Edgarem się moczę dzisiaj, nie? Strasznie się moczę tym Edgarem. Leżysz, Spike'i, dobra, twoja mapa, ale no niestety ty na niej nie będziesz królem, tylko ja. To tutaj jest na środku, jakieś dwie postacie wskoczyły. Edgar z kimś, ja muszę poczekać na ulta. Siema, Morty. Taki jesteś, cwaniaczek? Taki jesteś, cwaniaczek? Słabszego bić? We dwóch? No, ty wariacie. Chodź, 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 że jesteś cwany taki. Dawaj. 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 Jasne, jasne, jasne! Dobrze, Edgar, wyłem, wyjaśniony! Dawaj, Dynamike! Dawaj, ulta! Dawaj, ulta! No, Dynamike, no co ty robisz, no? Zjadł mnie Spike. Taka prawda. Bardzo fajna mapka. Widziałem już ją kiedyś, ale Pikachu jeszcze nie widziałem, więc moim zdaniem zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest mapa Pikachu. A co wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, 10 tysięcy łapek i wlatuje kolejny odcinek. Zapraszam jeszcze wszystkich oczywiście na pixshop.pl po kolekcję The Farrell Team. Są wszystkie już dostępne rozmiary. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!